stolarnia. Jeśli weźmiesz pół deski, potem drugiej pół, cztery nogi i gwoździe, to zbudujesz stół, który mógłby powiedzieć, kto też przy nim siadał. Oczywiście warunek, gdyby nasz stół gadał. Więc wymieńmy za niego dawnych gości wszystkich. Przypomnijmy też sobie ludzi sercu bliskich. Czy pamiętacie dziadka, co z nad wąsów zerkał, co zawsze miał dla dzieci grosik lub cukierka? Ciotka Anna, najlepiej to przyznacie sami, robiła pyszną pieczeń z pysznymi kluskami. Babcia Rita, mówiąca czasami bez składu, która nie wypuściła nigdy bez obiadu. Wuj Antoni codziennie pachniał trochę dziwnie i do dzisiaj nikt nie wie, po perfumach czy po piwie. I kuzynki, co może wiedzą, nie grzeszyły, ale jakie zaś obie też sukienki szyły. Kuzyn Jan, co to kiedyś rękę włożył w tryby, miał tylko jeden temat – dziewczyny i ryby. A sąsiedztwo doktorstwo, ona niby waza, on malutki, cichutki, z nią się zawsze zgadzał. A dziadek, co nas uczył jeździć na rowerze, to, że dzisiaj umiem, naprawdę nie wierzę. Dziadkowie, co wspominali, jak też dobrze było za nieboszczki Austryje, to się tutaj żyło. Daleki kuzyn Albert, ponoć tęga głowa, który jednak nigdy nie wyrzekł pół słowa. Dlaczego to napisałem? Bo bardzo chciałbym wierzyć, że wspomni też ktoś o mnie przy ostatniej wieczerzy.